Bardzo witam Was wszystkich serdecznie. Witam Panią Dyrektor i Pani pracowników. Bardzo jest mi miło, że dzisiaj w imieniu Pana Starosty Bogusława Wodarczyka mogę Wam wręczyć pisma z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Chciałabym powiedzieć Wam, Pani Dyrektor i Wam, wszystkim tu pracującym, że dobrze wiemy, jaka to jest ciężka praca i rzeczywiście jak bardzo musicie się poświęcać i jak emocje, które tutaj osiągacie w pracy, nieczęsto one przekładają się na Wasze życie rodzinne. I no niestety, jest to taki rodzaj pracy, jest to praca bardzo trudna i wymagająca wielkiego poświęcenia i dlatego my, ja w imieniu oczywiście zarządu i radnych powiatu chcemy Wam powiedzieć, że doskonale to wiemy, jak Wam jest trudno i jak musicie się poświęcać. I chcemy też powiedzieć, że będziemy starać się, żeby Wasze poświęcenie było wynagradzane jak najczęściej i jak najwięcej, nie tylko finansowo, ale również i uznaniowo. I dlatego też dzisiaj przybyłam do Was w imieniu Pana Starosty. Mam zaszczyt go tu, tak jak wspomniałam, reprezentować, wręczyć Wam podziękowania, pisma, każdemu z osobna, żeby już na wstępie właśnie powiedzieć, jak bardzo szanujemy Waszą pracę i jak cieszymy się, że możemy zatrudniać ludzi, którzy pracują, aby pomagać innym, bo jest to rzeczywiście dla nas bardzo ważne. Przeczytam list, który będę Wam wręczała z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu swoim oraz radnych powiatu. Składam wszystkim pracownikom serdecznie podziękowania za zaangażowanie i trud, jaki wnosicie w wykonanie codziennej pracy. Jednocześnie pragnę wyrazić swoje uznanie i szacunek za udzieloną pomoc i wsparcie osobom potrzebującym, gdyż jest to pomoc oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw. Za tą szczególną pracę, zdolność zrozumienia drugiego człowieka i chęć pomocy życzę Wam wytrwałości, radości i spełnienia zawodowego. Niech ta praca daje jak najwięcej satysfakcji, a pomoc okazywana bezgranicznie osobom tego potrzebującym przynosi zawsze zadowolenie z wykonywanych zadań, jednocześnie budząc szacunek ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków. Z wyrazami szacunku, Starosta Opotowski Bogusław Wodarczyk.